wyjaśnić, ile wiozu do tej pory sprzedano? Powiem szczerze, że w tej chwili nawet sami nie wiemy. To jest około 2000 w tej chwili, około 2000 biletów i myślę, że bez kłopotu ta hala się 12 sierpnia wypełni, tym bardziej, że teraz jeszcze do tego doszlusują z pewnością mieszkańcy Kalisza. Na stadionie nie ma miejsc numerowanych, a w hali są numerowane. Znaczy na stadionie też by miały być miejsca numerowane, bo były porobione sektory VIP-owskie, trybuna główna. Krótko mówiąc, to jest w bezpośredni sposób teraz przeniesione na miejsca, które znajdują się w hali Winiary Arena. Co jest jeszcze też ważne, do końca tego tygodnia bilety, jeżeli chodzi o te najtańsze bilety po 18 zł, będą sprzedawane właśnie w cenie 18 zł. Od przyszłego tygodnia, od poniedziałku już po 30 zł, czyli zgodnie z tą wcześniejszą zapowiedzią. Bardzo ważna informacja jest też taka, że obydwie drużyny wystąpią w najsilniejszych składach. Rzeczywiście HSV Handball Hamburg przyjeżdża do Ostrowa w najsilniejszym zestawieniu. Nie jest żadną tajemnicą, że ta drużyna zaraz po spotkaniu w Ostrowie uda się na bardzo też ważny dla nich z punktu widzenia sportowego turniej do Kielc. Przyjadą tutaj wszyscy najwybitniejsi zawodnicy z Hamburga. Będzie rzeczywiście plejada gwiazd z medalistami olimpijskimi, medalistami Mistrzostw Świata, a także no, tymi zawodnikami, którzy odgrywają czołową rolę w Bundeslidze, a także w europejskich pucharach. No i co jest też bardzo ważne, udało nam się namówić do występu w barwach Ostrowi wszystkich najwybitniejszych wychowanków Ostrowi. Zagrają więc zarówno Krzysztof Lijewski, jak i Marcin Lijewski. Oni oficjalnie zostaną delegowani do drużyny Ostrowi z drużyny HSV. Zagra także Bartłomiej Jaszka, zagra Robert Kieliba, zagra Bartłomiej Tomczak, bracia Adamczakowie. Krótko mówiąc, naprawdę cała plejada wspaniałych wychowanków Ostrowi. I to jest też rzecz, ja to może do znudzenia powtarzam, ale to jest szalenie ważna sprawa. To jest chyba jedyny przypadek, którym będziemy mogli my jako drużyna z Ostrowa pokazać, że mamy tak wielki potencjał, że jesteśmy w stanie nawiązać wyrównaną walkę z drużyną tego formatu, jaką jest właśnie HSV Handball Hamburg. Tak jak powiedziałem, to jest wspaniały, myślę, też dzień i ważny dzień dla Ostrowi, bo wszystko przecież odbywa się w ramach stulecia tego klubu. Jeśli mogę, teraz kilka słów poproszę prezesa Ostrowi, pana Mieczysława Mazurka. Proszę Państwa, nie chcę Was zanudzać informacjami. Ja się cieszę, że ten mecz dochodzi do skutku. Jesteśmy po rozmowach z władzami z Hamburga i tam właściciele klubu też mieli pewne obawy, czy Polakom uda się organizacyjnie dopiąć to widowisko na otwartej przestrzeni. Być może, że właśnie ta aura i to, że za Miedzą w Kaliszu mamy wspaniały obiekt sportowy, bo bez doskonałego obiektu sportowego nasze marzenia no spełzłyby na niczym. Chciałem powiedzieć więcej. Historia zatoczyła koło, bo tak jak powiedzieliśmy, w Szczypiornie rodził się Szczypiorniak, a Ostrowia, obchodząc stulecie, trafia do źródeł tam, gdzie rodziła się piłka ręczna. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. Raz, że wspaniały klub. Dwa, że właśnie ta historia. Od Niemców uczyliśmy się grać w piłkę ręczną i z Niemcami będziemy ten historyczny mecz toczyć. Nasi wszyscy wychowankowie zagrają w tym meczu. Był problem z Bartłomiejem Jaszką, ponieważ jest to chłopak, który zostawia serce na parkiecie i nabawił się kontuzji. Właściciele klubu bali się po prostu o Bartka, czy sobie nie zrobi krzywdy, i postawili warunek, że jeśli ta jego ręka będzie wyleczona, to na pewno nie staną na przeszkodzie ku temu, aby mógł w tym meczu zagrać. Myślę, że na pewno emocji sportowych nie zabraknie. Chciałem powiedzieć, że Hamburg jeszcze wzmocnił się kolejnym reprezentantem, bo przyszedł Kołowy, Igor Worin, też z Mistrzów Świata, bardzo dobry zawodnik. Także no naprawdę dla kibiców to na pewno będzie nie lada gratka. Stulecie Ostrowi, panie prezesie, troszeczkę chyba dziwnie, że to się nie rozgrywało właśnie w Kaliszu, a nie w Ostrowie. No ja powiem tak, gdybyśmy mieli odpowiednie obiekty sportowe w Ostrowie, to na pewno ten mecz gralibyśmy w Ostrowie, skoro nie ma takich obiektów, a pamiętajmy, że włodarze Hamburga tylko jeden termin znaleźli. Firma Prestige ryzykowała, podpisując kontrakt, ja tu nie chcę w szczegóły wchodzić, z Niemcami, i jeśli by aura nie dopisała, to zawodnicy z Hamburga przyjechaliby, tak, fajny Ostrów, dziękuję, do widzenia, i odlecieli, a kibice na pewno, no, nie byliby usatysfakcjonowani. A jak macie pan teraz reakcję kibiców na to?
jak przyjmą fakt przenoszenia tego. Tym bardziej, że potem było też wiadomo, że sierpień to jest miesiąc taki, że może być równie. Więc co się zmieniło od lutego do sierpnia, skoro w lutym było najważniejsze to, że będzie nas na otwartym, była mowa o namiocie. A teraz co się zmieniło? Ja powiem tak, no te kilka trąb powietrznych, warunki ubezpieczenia, na pewno nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo w tym momencie ta impreza musi być też ubezpieczona i ubezpieczyciel na pewno postawił zdecydowane, bo tu nie znam szczegółów, ale z tego co wiem, bardzo wysokie warunki. Prezes związku, który przyjął honorowy patronat, też optował za tym, żeby jednak ten mecz odbywał się w normalnych warunkach, czyli na hali. Powiem, jestem po rozmowie jeszcze tylko, żebym powiedział, z Geniem Lijewskim, który no bezpośrednio cały czas tam jest na linii. No włodarze z Hamburga sceptycznie podchodzili do tego, nie wiedzieli, jak ta piłka się tam będzie odbijała na tym rozkładanym parkiecie i tak dalej, no bo pierwszy raz w historii polskiej piłki ręcznej taki mecz miał się odbyć. No ja żałuję, że go nie ma na stadionie, ale lepiej, jak to się mówi, chuchać na zimne niż potem przeżywać gorycz niepowodzenia. Może są względy czasowe. Pytałem o kibiców i pan nie odpowiedział. A, o kibiców. Ja już odpowiadam. My musimy wreszcie zrozumieć jedno. Ja jestem kibicem. Ja jeżdżę po całym świecie za moimi wychowankami, za moim zespołem i... Kibic, jeśli chce zobaczyć kawałek fajnej piłki, to będzie jeździł. Ja kiedyś rzuciłem nawet takie hasło, jeśli Ostrów nie stać na Ekstraligę ze względów na warunki, musimy tych chłopaków wypuszczać, a Kalisz stwarza warunki, to być może i tak Niemcy robią, bo akurat jestem na bieżąco. Tam kluby, które są słabe i nie potrafią udźwignąć ciężaru, nagle łączą się i powstaje coś wielkiego. A gdyby powstała Ekstraklasa w Kaliszu, nie jeździlibyśmy, gdyby tam nasi wychowankowie grali? Podejrzewam, że na pewno ci, którzy kochają piłkę ręczną, jeździliby do Kalisza.